Nikt chyba nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez domowego drzewka. Asortyment dostępnych na rynku ozdób choinkowych może przyprawić o zawrót głowy. Ogromną popularnością cieszą się szklane bombki, które w setkach wzorów i kolorów znaleźć można na sklepowych półkach. Są klasyczne kule, sople, ale też ogromna paleta figurek. Mikołaje, zwierzęta, choineczki, dzwonki, szyszki, samochody, chatki. Wszystko, czego dusza zapragnie i na co kieszeń pozwoli. Ceny od niespełna złotówki do nawet kilkudziesięciu złotych w zależności od wzoru, zdobienia i wielkości. A jak sprawić, żeby nasze drzewko było niepowtarzalne, wręcz jedyne w swoim rodzaju? Mnóstwo łańcuchów, jabłuszka, małe. Teraz już w sadach nie ma, w tych starych sadach można spotkać takie rajskie jabłuszka, bo jak Państwo powieszą duże, to ono obciąży gałąź, a te małe nie. One oczywiście symbolizowały tam poszczególne, nie wiem, węża i tak dalej, ale nie chcę szukać symboli w tej chwili. Jeże, gwiazdki, Mikołaje. Chociaż no dzisiaj właśnie mamy Mikołaja, chociaż ten Mikołaj, tak bardzo popularyzowany w tej chwili w mediach, taki dziadek mróz w czerwonej czapeczce, to nie taki Mikołaj, tylko święty biskup z pastorałem, ale gwiazdki, aniołki, wszystko co związane z Bożym Narodzeniem, ze świętami. Tradycja świątecznej choinki przywędrowała do Polski nieco ponad 100 lat temu z protestanckich domów. Wcześniej ona przeszła do dworów, później do chłopskiej chaty, to tak w okresie międzywojennym. Ona późno się pojawiła w chłopskiej chacie. Wcześniej był taki podłaźnik, taka gałąź zakładana za upowały, za taki bałk. I ona też była właśnie światami, a światy, tu na Suwalszczyźnie nie było nigdy światów, ale światy to są takie ozdoby wycinane z opłatków, też takie gwiazdki, przeróżne przestrzenne formy, ale tutaj nie spotkałam się z tym, bardziej w środkowej Polsce. Niezwykle urocze i co istotne niepowtarzalne ozdoby z powodzeniem można przygotować w długie adwentowe wieczory. A o tym, jak tę cacka wyczarować, dowiemy się na warsztatach zorganizowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury. Zapraszamy 9 grudnia w niedzielę tutaj do Suwalskiego Ośrodka Kultury, do sali 027 na godzinę 11. Zapraszamy całe rodziny z małymi dziećmi. Chcemy uczyć tradycji. Jak się Państwo sami przekonają, tradycyjne ozdoby wymagają czasu, żeby je wykonać. Więc to, co chcemy Państwu zaproponować, jeże, łańcuchy, koszyczki z papieru, z bibuły, ze słomy, wymagają czasu, precyzji, więc do świąt zostanie jeszcze 2 tygodnie i będzie można w domu z mamą, właśnie z tatą, nie wiem, z babcią, z siostrą usiąść i dalej kontynuować. Zaprosiliśmy twórczynie, które pracują w klubie Twórcy Ludowego, mamy taki klub, one raz w tygodniu przychodzą na zajęcia i one poprowadzą te warsztaty. Warto wybrać się do Soku i postawić pierwsze rękodzielnicze kroki, by zdążyć z przygotowaniem choinkowych ozdób. Udział w warsztatach zorganizowanych pod hasłem Mama, Tata i Ja mogą wziąć całe rodziny.